Dzień dobry Państwu, po raz kolejny witamy w niezwykle emocjonujący dzień rozstrzygnięć finałowych finałów A 14 akademickich mistrzostw świata w wioślarstwie. Przed nami finał jedynek kobiet wagi lekkiej. Ladies and gentlemen, a very good afternoon to you. Welcome back to the University World Championship in Rowing. It is the day of the finals today. Ahead of us, a final of lightweight women's single sculls. Na torze pierwszym wystartuje osada Włoch. In lane one, representing Italy, Federica Pala. Na torze drugim osada Kanady. In lane two, Patricia Mara for Canada. Na torze trzecim osada Australii. In lane three, representing Australia, Amy James. Na torze czwartym osada Austrii. In lane four, Anja Manucheri for Austria. Na torze piątym osada Niemiec. In lane five, representing Germany, Luisa Werner. Na torze szóstym osada Wielkiej Brytanii. And in lane six, Robin Hart Winks for the United Kingdom. Start pierwszego finału jedynek kobiet wagi lekkiej, godzina 12:30. Pierwszy finał 14 akademickich mistrzostw świata w wioślarstwie, finał jedynek kobiet wagi lekkiej już na torze.
I niezwykle wyrównana stawka osad, które rywalizują w pierwszym finale. To pierwszy, drugi i trzeci. Włochy, Kanada, Australia. Na torze trzecim osada Australii. Trzeci, Emmy James, Australia. Australia, Kanada, Włochy, Austria, Wielka Brytania, Niemcy. To kolejność po 500 metrach. Również niezwykle mocno pracująca osada włoska na torze pierwszym, Federica Pala. Zobaczmy, jaka będzie sytuacja na półmetku. Na razie na prowadzeniu osada Australii, tor trzeci. Obserwujecie Państwo finał jedynek kobiet wagi lekkiej. Pierwszy finał 14 akademickich mistrzostw świata w wioślarstwie. Australia, Włochy, Kanada. To trójka prowadzących osad, ale tuż, tuż blisko Austria, nieco dalej Niemcy i Wielka Brytania. Macie Państwo niebywałą okazję obserwować rywalizację na przepięknej tablicy informacyjnej nad maltańskim torem. Tor pierwszy, cały czas mocno pracująca Federica Pala, zbliża się do Australijki. Ale nadal na prowadzeniu bez zmian. Reprezentantka Australii, a jedynka kobiet wagi lekkiej. Australijka nadal na czele, ale ostatnie około 150 metrów do mety i doping z brzegu dla finiszujących osad w tym pierwszym finale A. Australijka chyba nie pozwoli sobie odebrać zwycięstwa na ostatnich metrach, ale przyspieszenie z kolejnych pozycji, zmiana na miejscu drugim i trzecim.
Austriaczka przyspiesza, Australijka broni swojego pierwszego miejsca. Tak, jeszcze ostatnie 20 metrów, jeszcze kilka mocnych pociągnięć wioseł. Austriaczka nie rezygnuje, ale Australijka tuż przed Austriaczką. I na miejscu trzecim osada Kanady. Popatrzmy na tablicę wyników. Australia in the first place, ladies and gentlemen, ahead of Austria and Canada. Panie i panowie, na to, że kolejny finał. Finał A jedynek mężczyzn w wagi lekkiej. Final A of lightweight men's single sculls. Na to, że pierwszym Republika Południowej Afryki. In lane one, representing South Africa, James Britton. Na to, że drugim osada Węgier. In lane two, representing Hungary, Daniel Matyaszowski.
To trzeci osada Włoch. In lane 3, Federico Gerzi for Italy. To czwarty osada Polska. In lane 4, Jerzy Kowalski for Poland. Tor piąty, Kanada. Lane 5, Matthew Christie representing Canada. To szósty osada Słowacji. And in lane 6, Marek Reznak representing Slovakia. Kowalski. Kolejność po pierwszej części dystansu. Kanada, tuż za Kanadą Polska, potem Węgry, Słowacja i Republika Południowej Afryki. Na czele osada włoska. I macie Państwo znów fantastyczny podgląd na przebieg rywalizacji w drugim dzisiejszym finale, a finale jedynek mężczyzn wagi lekkiej. I na prowadzeniu osada włoska, ale polski zawodnik przyspiesza i zbliża się do drugiego miejsca w tym finale. Zobaczmy, jak rozłożył siły, czy rzeczywiście będziemy świadkami mocnego finiszu na ostatnich 500 metrach. I ostatnie 250 metrów rywalizacji. Na torze czwartym Jerzy Kowalski. Na torze trzecim reprezentant Włoch, który w tej chwili utrzymuje prowadzenie, ale mocno pracujący. Na torze czwartym Jerzy Kowalski świetnie rozłożył siły i teraz finiszuje na drugim miejscu. Andal niesamowicie mocny reprezentant Włoch, który prowadzi i dopłynie ostatnie metry rywalizacji i dopłynie na pierwszym miejscu, ale finiszuje także reprezentant Polski. Kto będzie trzeci? Polak na miejscu drugim. Włoch przed Polakiem na finiszowej linii mety i na miejscu trzecim reprezentant Węgier, ale to nieoficjalne wieści. Och, już macie Państwo wszystko na tablicy wyników. So the final results of men's lightweight singles sculls, ladies and gentlemen, first place goes to Italy ahead of Poland and Hungary.
radośnie przyjęliśmy rozstrzygnięcia tego finału. Na miejscu drugim Jerzy Kowalski, bardzo serdecznie gratulujemy. Spotkamy się podczas ceremoniału dekoracji. Panie i panowie, ceremonia dekoracji zwycięzców finału jedynek kobiet wagi lekkiej. Ladies and gentlemen, medal ceremony in the lightweight women's single sculls event. Medale wręczać będą pani Werena Burg, pierwszy asesor Międzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego, w towarzystwie pana Ryszarda Wryka, wiceprezesa AZS Poznań. The medals will be awarded by Werena Burg, the first assessor of International University Sports Federation, accompanied by Ryszard Wryk, Vice President of Poznan University Sports Association. Trzecie miejsce. Brązowy medal Kanada. Third place and bronze medalist representing Canada, Patricia Mara. Drugie miejsce, srebrny medal, Austria. Second place and silver medalist representing Austria, Ania Mantuszeri. Pierwsze miejsce, złoty medal, tytuł akademickiego mistrza świata, Australia. The first place, gold medal and the title of world university champion,
representing Australia, Amy James. Panie i panowie, proszę o powstanie hymn FISU. Ladies and gentlemen, and now please rise for the FISU anthem. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy. Congratulations and thank you. Wystartował kolejny, trzeci finał 14 akademickich mistrzostw świata w wioślarstwie. Finał dwójek podwójnych wagi lekkiej mężczyzn. Another final A of the 14th World University Rowing Championship is already underway, ladies and gentlemen. Na torze pierwszym osada Czech. In the light men's double sculls event in lane one, we have representing the Czech Republic Jakub Ingr and Marek Hodrment. Na torze drugim osada Francji. In lane two, representing France, François Terouin and Luc Epin. Tor trzeci osada Włoch. In lane three, Matteo Mulas and Andrea Feuss, representing Italy. Tor czwarty osada Niemiec. In lane 4, Johannes Ursprung and Cedric Kulbach, representing Germany. Tor piąty, osada Słowacji. In lane 1, Peter Zelinka and Richard Vanko, representing Slovakia. Tor szósty, osada Węgier. In lane 6, representing Hungary, Bence Tamas and Bence Slovak. Dwójka podwójna wagi lekkiej mężczyzn. Finał A już na torze. Po 500 metrach Niemcy przed Włochami i Słowacją. Tuż Francja, nieopodal Czechy i Węgry. Niemcy po pierwszych 500 metrach na czele stawki finału A dwójek podwójnych wagi lekkiej mężczyzn.
Niemcy, Włochy, Słowacja, Francja, Węgry i Czechy. Tuż przed metą, około 250 metrów do mety. Tor czwarty, Niemcy. Tor czwarty, tor trzeci, tor drugi. Ale na to wszystko, co Słowacy z toru piątego. Ostatnie rozstrzygające metry tej fascynującej wioślarskiej karuzeli, rywalizacji, która często daje ostateczne rozstrzygnięcia tuż, tuż na linii mety, tuż, tuż przed nią. Więc popatrzmy, jak będzie i tym razem. Mieliśmy takie sytuacje, że osady przypływały z tymi samymi czasami, a fotofinisz decydował o tym, która z osad zajęła kolejne miejsca. Będzie bardzo gęsto, będzie bardzo ciekawie. Tor czwarty, Niemcy niezagrożeni, ale kto będzie drugi? Kto będzie trzeci? Kto będzie musiał zadowolić się miejscem czwartym? Ależ emocje w finale dwójek podwójnych wagi lekkiej mężczyzn na ostatnich metrach. Popatrzmy, tak, miejsce pierwsze, Niemcy, ale kto był drugi, kto był trzeci, kto był czwarty i będzie musiał wspominać, że miał szansę. Miejsce drugie, Słowacja, i miejsce trzecie. Patrzmy na tablicę wyników. Fantastycznie finiszująca z toru trzeciego osada włoska na miejscu trzecim, na miejscu czwartym. Trzecim Francja, tak, tutaj kolega słusznie mnie upomniał, tak, Francja na miejscu trzecim, a więc wszystko jasne w tym finale. And so, ladies and gentlemen, it is the German team that wins the race ahead of Slovakia and France. Od trzech dni fascynują nas emocje rywalizacji, no, tytułu akademickich mistrzów świata na maltańskim torze. Fascynują znawców przedmiotu i nas, kibiców. Od kilku dni dysputujemy, jakie są szanse Polaków w tych mistrzostwach. To wszystko dzieje się na naszych oczach. Rozstrzygnięcia tuż, tuż przed linią mety. Będzie jeszcze się wiele działo podczas finałów 14 akademickich mistrzostw świata w wioślarstwie. Zawodnicy z 26 krajów, 5 kontynentów spotkali się w Poznaniu. Panie i panowie, ceremonia dekoracji zwycięzców finału jedynek mężczyzn wagi lekkiej. Ladies and gentlemen, medal ceremony in the lightweight men's single sculls event. Medale wręczać będą pan Marian Dymalski, wiceprzewodniczący Międzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego, w towarzystwie Przemysława Stracha, członka zarządu głównego AZS. The medals will be awarded by Marian Dymalski, vice president of International University Sports Federation, accompanied by Przemysław Strach, executive board member of University Sports Association in Poland. Trzecie miejsce, brązowy medal, Węgry. Third place and bronze medalist, representing Hungary, Daniel Matyaszowski.
Drugie miejsce. Srebrny medal. Polska! Second place and silver medalist representing Poland, Jerzy Kowalski. First place, gold medal and the title of World University Champion, representing Italy, Federico Gerzi. Proszę o powstanie, hymn FISU. Ladies and gentlemen, please rise for the FISU anthem. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy. Congratulations and thank you. Na starcie już gotowe osady do kolejnego finału. Dwójki podwójne wagi lekkiej kobiet. Na... Lightweight women's double sculls, ladies and gentlemen, is another final ahead of us. Na torze pierwszym osada Niemiec. In lane one, representing Germany, Catherine Morbey and Catherine Thoma. Tor drugi, Australia. In lane two, representing Australia, Annabel Gibson and Sophie Gerapetrit. Tor trzeci, Rosja. In lane three, Anastasia Lebiedziewa and Anastasia Janina for the Russian Federation. Tor czwarty, Włochy. In lane four, Federica Cesarini and Valentina Rodini for Italy. Tor piąty, osada Polska. In lane five, Monika Kowalska and Martyna Mikołajczak for Poland. I na torze szóstym osada Czech. And in lane six, representing the Czech Republic, Zuzana Nečasová and Monika Nováková. I osady wystartowały do kolejnego finału. Przypomnę, na torze piątym osada Polska.
Martyna Mikołajczak i Monika Kowalska. Tor pierwszy Niemcy, tor drugi Australia, tor trzeci Rosja, tor czwarty Włochy i tor szósty osada Czech. Uzupełniają skład tego finału, finału dwójek podwójnych wagi lekkiej kobiet. A na torze osada Włoch i Rosji na czele stawki osad płynących w tym finale. Spory dystans mają jeszcze zawodniczki płynące w tym finale, tak? Włochy, Rosja, Polska, Austria, przepraszam, Australia, Czechy i Niemcy po 500 metrach. Taka właśnie sytuacja w rywalizacji finałowej dwójek podwójnych wagi lekkiej kobiet. Włochy, Rosja, Polska, Australia. Cztery pierwsze osady po pierwszych 500 metrach. Ponad 1500 metrów jeszcze do mety. Jeszcze wszystkie rozstrzygnięcia przed nami. Ileż trzeba wytrwałości, ile siły, ile samozaparcia, aby wytrwać na tym dystansie. Gdy trochę wiatr dziś wieje, choć zgodnie z przebiegiem linii toru, być może to będzie ułatwienie, a nie utrudnienie. Tor trzeci, mocno osada rosyjska, tor czwarty, tuż, tuż, równo płynie osada włoska i gdzie są nasze reprezentanty? One płyną na torze piątym. Zbliżenie na dwójkę prowadzących, zdecydowanie już prowadzących dwóch osad. Tor trzeci i tor czwarty. Przypomnę, na torze czwartym osada włoska. Osada polska płynie z innymi i walczyć będzie o miejsce trzecie, bo tutaj również różnice minimalne. Zaraz zorientujemy się, jaka jest sytuacja po 1000 metrach. A więc mamy Polska na miejscu czwartym po 1000 metrach. Tuż, tuż, ależ niewielka różnica dzieli osadę polską i osadę australijską. Ale Australijki teraz na miejscu trzecim, Polska na miejscu czwartym i Włoszki przed Rosjankami na pierwszych dwóch miejscach tasują się. Przyspieszają również Niemki płynące na torze pierwszym. I za chwilę osiągną linię wyznaczoną na około 500 metrów przed metą. Cały czas tasują się osady włoska i rosyjska. One mocno pracują i wydaje się, że są bardzo bliskie finałowego sukcesu, ale mocno, jakże mocno przyspieszają płynące z tyłu osady. Zobaczymy, czy uda im się jeszcze wmieszać do rywalizacji o miejsce pierwsze. Nadal osada włoska przed rosyjską. Na miejscu trzecim Australia. Jaka będzie sytuacja na linii 500 metrów przed metą? Jeszcze nie mamy tej informacji z przebiegu walki na trasie. Patrzcie Państwo i na wielki, piękny telebim. I ja także będę się starał Państwu przekazywać bieżącą informację. A tam jest jasno. Jest osada włoska przed rosyjską i
Polska walczy z australijską o miejsce trzecie. Będzie się działo na tych ostatnich metrach, kiedy wszystkie siły, każda z osad będzie wkładała w każdy ruch wioseł, w każdą odepchniętą masę wody na maltańskim obiekcie. Na razie bez zmian na czele. Na torze czwartym osada włoska, na torze trzecim osada rosyjska. Tor drugi i tor piąty to osada Australii i osada polska. Już Państwo widzą to bardzo blisko trybuny głównej, pięknie usytuowanej już tutaj vis-a-vis pięknego telebimu i jakże emocjonującej końcówki. Czy Australijki, czy Polki na miejscu trzecim? Włoszki walczą z Rosjankami o zwycięstwo w tym finale. Dwójek podwójnych wagi lekkiej kobiet mocno, jakże mocno teraz przyspieszają Australijki, ale na torze pierwszym jeszcze mocniej Niemki. Niemki i Polki walczą o miejsce trzecie. Na czele osada włoska przed Rosjankami. Przyspieszają Niemki i Polki walczą dzielnie o miejsce trzecie. Kto będzie miał to miejsce trzecie? Czy Polki, które także teraz przyspieszają na ostatnich metrach, czy Niemki, które na torze pierwszym mocno, mocno także przyspieszyły? A teraz jako pierwsze na linii mety osada włoska. Tuż za nią osada rosyjska i teraz czy Polki, czy też, czy też może Niemki, popatrzmy, miejsce tak, Niemki minimalnie przed osadą polską na miejscu trzecim. And so ladies and gentlemen, the final results of the race. Italy in the first place, Russia in the second, and Germany in the third. Panowie, ceremonia dekoracji zwycięzców finału dwójek podwójnych wagi lekkiej mężczyzn. Ladies and gentlemen, medal ceremony in the lightweight men's double sculls event. Medale wręczać będą pan Peter Zografow, członek Międzynarodowej Komisji Kontroli FISU, w towarzystwie pana profesora Zygmunta Przybylskiego, byłego prezesa AZS Poznań. The medals will be awarded by Peter Zografow, FISU International Control Committee member, accompanied by Zygmunt Przybylski, former president of Poznań University Sports Association. Trzecie miejsce, brązowy medal, Francja. Third place and bronze medalist, representing France, François Terouin and Luc Epin.
Drugie miejsce. Srebrny medal. Słowacja. Second place and silver medalists representing Slovakia. Peter Zelinka and Richard Vanko. Pierwsze miejsce. Złoty medal. Tytuł akademickich mistrzów świata. Niemcy. First place, gold medals and title of world university champions representing Germany, Johannes Ursprung and Cedric Kulbach. Panie i panowie, proszę o powstanie, hymn FISU. Ladies and gentlemen, please rise for the FISU anthem. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy. Congratulations and thank you. A na starcie już przygotowane osady do finału czwórek wagi lekkiej mężczyzn. The next final, ladies and gentlemen, lightweight men's fours. Na torze pierwszym osada Włoch. In lane one, representing Italy, Pietro Capelli, Emanuele Giacosa, Giovanni Ficara and Alberto Cecil De. Na torze drugim osada Polski. In lane two, representing Poland, Remigiusz Biernacki, Dawid Kamiński, Łukasz Stasiewicz and Rafał Nalewalski. Tor trzeci, osada Francji.
In lane 3, representing France, Etienne Girard, Benoît Robin, Augustin Moutard and Alexis Guerniot. Na torze czwartym osada Wielkiej Brytanii. In lane 4, for the United Kingdom, Matthew Bedford, Oliver Morgan, Ian Mandale, Paul Jones. Na torze piątym osada Holandii. In lane 5, representing the Netherlands, Matthijs Witthagen, Tim Kok, Pim van Diemen and Daniel van der Berg. Tor szósty osada Republiki Południowej Afryki. Finally, in lane 6, Sasha Dubrovo, Murray Bales-Smith, John T. Marks and Declan Williams for South Africa. Patrzymy cały czas dzięki fantastycznej relacji telewizyjnej, telewizji wewnętrznej toru maltańskiego na bezpośrednią rywalizację na torze. Tor trzeci to osada Francji. Minimalnie z przodu, ale bardzo dobrze też trzymają się i blisko czołowych osad, osada polska płynąca na torze drugim. Przypomnę, tor pierwszy Włochy, tor drugi Polska, tor trzeci Francja, tor czwarty Wielka Brytania, piąty Holandia i szósty Republika Południowej Afryki. Patrzmy na telebim, patrzmy na podgląd czasowy, gdzie jesteśmy, gdzie jest osada polska, kto prowadzi, która z osad wypracowała już sobie jakąś przewagę. To wszystko jeszcze jest niewielkie, to wszystko jeszcze może ulec zmianie. Popatrzmy, po 500 metrach Francja, Włochy, Holandia, Wielka Brytania, Republika Południowej Afryki i Polska. Różnice nieznaczne. Zobaczymy, jak potoczy się dalej walka na torze. Za nimi 500 metrów. Za chwilę poznamy kolejność osad na półmetku rywalizacji finału A4 wagi lekkiej mężczyzn. Jak to będzie na ostatnich metrach? Czy taktyka spokojnego początku, a potem przyspieszenia będzie miała tutaj zastosowanie z sukcesem dla polskiej osady płynącej na torze drugim? Zobaczymy. To wszystko się będzie zmieniało, bo wiemy, jak to już dzisiaj bywało. Wszyscy płyną bardzo bojowo nastawieni. Na razie patrzmy. Raz, dwa, trzy, cztery. Proszę Państwa, na miejscu, na torze piątym. Teraz Holendrzy mocno przyspieszyli. Jaka będzie kolejność po 1000 metrach walki na torze? Czwórek męskich wagi lekkiej. Mocno pracujące ramiona osad, które teraz dzielą i szukają swoich szans, by ostatecznie zwyciężyć, by być na podium akademickich mistrzostw świata w wioślarstwie, by zostać akademickim mistrzem świata. Popatrzmy, Polacy przyspieszyli. Proszę Państwa, na torze drugim Polska po 1000 metrach przed Francją, Włochami, Holandią, Wielką Brytanią i Republiką Południowej Afryki. Na razie, proszę Państwa, mocno i radośnie relacjonuję rywalizację, bo Polacy przyspieszyli i teraz minimalnie są z przodu. Ale to wszystko jeszcze tylko i aż ponad około 1000 metrów do mety. Czy wytrwają? Czy będą przyspieszali? Czy przyspieszą inne osady? Polska, Francja. Cały czas jesteśmy blisko osad dzięki fantastycznej relacji dla Państwa siedzących na trybunach głównych, na trybunie głównej, gdzie widać bezpośrednio ten wymiar rywalizacji sportowej. I teraz niewiele różni osady, ale radośnie odnotowujmy, że na 500 metrów przed metą jest osada polska w czołówce.
Polska, Francja, Włochy, Wielka Brytania, Holandia, Republika Południowej Afryki. Jesteśmy już na około 250 metrów przed metą. Różnice niewielkie, ostateczne przyspieszenia i Polska na torze drugim na czele rywalizujących osad w finale czwórek wagi lekkiej mężczyzn. Polacy, toru drugi, na torze trzecim Francja. Mocne osady i ostatnie 150-180 metrów. Polacy na torze drugim, Francuzi mocno też przyspieszają, zawodnicy biorący na torze pierwszym, czyli Włosi, ale Polacy nie oddadzą sobie, już nie dadzą nikomu radości zwycięstwa, czy też na ostatnich metrach któraś z osad przyspieszy jeszcze bardziej niż oni. Ostatnie metry, polska osada na miejscu pierwszym, ostatnie metry finiszowe, Polacy bronią pierwszego miejsca, bronią skutecznie, jeszcze ostatnie 10 metrów. Polacy na miejscu pierwszym przed osadą włoską i finiszującą mocno osadą francuską. Jest radośnie. Mamy akademickich mistrzów świata w finale czwórek wagi lekkiej mężczyzn. Brawo! So, ladies and gentlemen, it is Poland ahead of Italy and France in the final of lightweight men's fours. Raz. Potężne emocje i tutaj na stanowisku speakerskim, ale także odgłosy, które dobiegają do nas z zewnątrz trybuny głównej i dookoła nas tutaj radośnie, serdeczne gratulacje dla osady polskiej, która zwyciężyła w tym finale. Ceremonia dekoracji zwycięzców finału dwójek podwójnych wagi lekkiej kobiet. Medal ceremony in the lightweight women's double sculls event. Medale wręczać będą pan Ryszard Stadniuk, prezes Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich, w towarzystwie profesora Ryszarda Wryka, wiceprezesa AZS Poznań. The medals will be awarded by Mr. Ryszard Stadniuk, president of Polish Rowing Association, accompanied by Professor Ryszard Wryk, vice president of Poznań University Sports Association. Trzecie miejsce, brązowy medal, Niemcy. Third place and bronze medalists representing Germany. Katrin Toma and Katrin Morbe. Drugie miejsce, srebrny medal, Rosja. Second place and silver medalists representing Russia, Anastasia Lebedeva and Anastasia Janina. Pierwsze miejsce,
złoty medal, tytuł akademickich mistrzyń świata, Włochy. First place, gold medal and the title of World University Champions, representing Italy, Federica Cesarini and Valentina Rodini. Panie i panowie, proszę o powstanie, hymn FISU. Ladies and gentlemen, please rise for the FISU anthem. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy. Congratulations and thank you. Na linii startu przygotowane osady do finału dwójek mężczyzn. Teams ready for men's pair event. Na torze pierwszym osada Polska. In lane one, Rafał Kowalczyk and Damian Rosolski for Poland. Na torze drugim osada Finlandii. In lane two, representing Finland, Antti Kilpelainen and Joel Naukarinen. Tor trzeci, osada Czech. In lane three, Jakub Podrażil and Lukasz Helesic for the Czech Republic. Tor czwarty, Nowa Zelandia. In lane four, Corey McCaffrey and Louis van Veldhoven for New Zealand. Tor piąty, Australia. Angus Moore and Nathan Bowden represent Australia in lane five. Tor piąty, osada Wielkiej Brytanii. In lane six, Alexander Haynes and James Robson for the United Kingdom.
Przed nami kolejne emocje z udziałem osady polskiej. Dwójka bez sternika mężczyzn na torze pierwszym, osada polska na torze drugim, Finlandia na torze trzecim, Czechy na torze czwartym, Nowa Zelandia na torze piątym, Australia i na torze szóstym Wielka Brytania. No i popatrzmy, jak toczy się w tym finale. Dwójka bez sternika mężczyzn po 500 metrach. Polska osada zamyka stawkę osad płynących w tym finale. Czechy przed Australią i Nową Zelandią. To pierwsza trójka, ale bardzo blisko pozostałe osady, a więc jeszcze tutaj trudno mówić o rozstrzygnięciach. Dość delikatnie rozpoczęli zawodnicy polscy płynący na torze pierwszym. Ale to dopiero początek walki, dopiero początek rywalizacji. Przed nimi około 1500 metrów. Tor poznański przepięknie wkomponowany w pejzaż miasta. Zaprasza nie tylko Państwa, którzy dzisiaj przyszli tutaj, by obserwować wspaniałą rywalizację w ramach 14 Akademickich Mistrzostw Świata w wioślarstwie, ale także wszystkich mieszkańców miasta i gości naszego miasta i regionu na spacery, na zażywanie radości obcowania z naturą. Ale wróćmy na tor. Na torze finał dwójek bez sternika mężczyzn. Przypomnę, Polska, Finlandia, Czechy, Nowa Zelandia, Australia i Wielka Brytania. Za chwilę poznamy sytuację po pierwszej części wyścigu, po pierwszych 1000 metrach. Właśnie osiągają ten pułap i za moment na tablicy wyników i tutaj w naszych wewnętrznych łączach zobaczymy, kto prowadzi, a jest zdecydowany lider i niestety także osada, która do tej pory nie wykazała się większym postępem, cały czas na ostatnim miejscu, na torze pierwszym nasza osada. Zobaczymy, jak to będzie dalej, jak to dalej podtoczy się rywalizacja. Czechy, tak, Czesi przed Nową Zelandią i Australią. To pierwsza trójka, blisko Finlandia, nieco dalej Wielka Brytania i za Wielką Brytanią osada polska płynąca na torze pierwszym. Czesi narzucili swoje warunki rywalizacji od początku mocno i od początku zdecydowanie z przodu. Osada czeska płynie na torze trzecim. Ale już drugie, trzecie, czwarte miejsca bardzo blisko siebie, a więc niesamowicie zapowiada się walka o miejsca drugie i trzecie. Wydaje się, że osada czeska płynie zdecydowanie mocniej i jeszcze mocniej, przyspieszając w trakcie kolejnych ruchów ramion. Ta korelacja fantastyczna w wioślarstwie, rozbudowująca symetrycznie muskulaturę zawodników prowadzących tę dyscyplinę sportu królewską, jak mówią ci, którzy są do końca zafascynowani pięknem tej dyscypliny sportowej. Czesi płynący na torze trzecim nadal na prowadzeniu. Teraz około 500 metrów do mety ma prowadząca osada, ale tuż za nią walka o miejsce drugie, trzecie, trzecie, czwarte. Wydaje się, że drugie i trzecie już jest też zdeklarowane, ale kto drugi, a kto trzeci, a Czesi pięknie, harmonijnie pracując, zwiększają przewagę i liderują w tym finale dwójek bez sternika mężczyzn w ramach Akademickich Mistrzostw Świata w wioślarstwie, które od 2 do dziś miesiąca września rozgrywane są na przepięknym maltańskim torze w sercu Wielkopolski w Poznaniu. Patrzmy i podziwiajmy. Jeszcze około 200 metrów do mety i na
na miejscu pierwszym. Liderująca osada Czech. Oni nie zagrożeni, ale kto zajmie miejsce drugie, kto trzecie? Ostatnie metry walki o medale akademickich mistrzostw świata. Czesi, oni nie zagrożeni, kontrolują przebieg rywalizacji. Kto będzie na miejscu drugim i trzecim? To jeszcze nie jest jasno tutaj sprecyzowane i określone. Ostatnie 100 metrów. Czesi przepięknie teraz odbijają się od tafli jeziora. Coraz szybciej mkną do mety. Tuż obok nich osada Nowej Zelandii. Oni chyba jako drudzy dopłyną do linii mety. I zaraz za nimi osada Australii. Tak się kończy ta rywalizacja. Tak jest. Czesi, Nowa Zelandia, Australia. And so, ladies and gentlemen, it is the Czech Republic ahead of New Zealand and Australia. Panowie, ceremonia dekoracji zwycięzców finału czwórek bez sternika wagi lekkiej mężczyzn. Ladies and gentlemen, medal ceremony in the lightweight men's four event. Medale wręczać będą profesor Zygmunt Przybylski, były prezes AZS Poznań, w towarzystwie pana Przemysława Stracha, członka zarządu głównego AZS. The medals will be awarded by profesor Zygmunt Przybylski, former president of Poznań University Sports Association, accompanied by Mr. Przemysław Strach, executive board member of University Sports Association in Poland. Trzecie miejsce, brązowy medal, Francja. Third place and bronze medalists representing France. Etienne Girard, Benoît Robin, Augustin Mutter and Alexis Guérino.
Drugie miejsce. Srebrny medal. Włochy. Second place and silver medalists representing Italy. Pietro Capelli, Emanuele Giacosa, Giovanni Ficara and Alberto Cecil De. Pierwsze miejsce. Złoty medal. Tytuł Akademickich Mistrzów Świata. Polska! First place, gold medal and the title of World University Champions representing Poland. Remigiusz Biernacki, Dawid Kamiński, Łukasz Stasiewicz and Rafał Nalewalski. Proszę o powstanie hymn FISU. Ladies and gentlemen, please rise for the FISU anthem. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy. Congratulations and thank you.
Przed nami kolejne emocje z udziałem osady polskiej. Finał A, dwójka bez sterniczki kobiet. Na... Another final ahead of us, ladies and gentlemen, women's pairs. Na torze pierwszym osada Holandii. In lane one, representing the Netherlands, Femke Ostie and Flor Stam. Tor drugi osada Włoch. In lane two, representing Italy, Lodovica Serafini and Carmela Papalardo. Tor trzeci osada Polska. In lane three, Anna Wierzbowska and Maria Wierzbowska, representing Poland. Tor czwarty osada Wielkiej Brytanii. In lane four, Anastasia Chitty and Samantha Courty, representing the United Kingdom. Na torze piątym osada Czech. And in lane five, Martina Stilerova and Katerina Kopecka, representing the Czech Republic. Start finału godzina 14. The final gets underway at 2 minutes past two.
14. Akademickie Mistrzostwa Świata w wioślarstwie Poznań-Malta 2016 i kolejny finał z udziałem polskiej osady. Dwójka bezsterniczki kobiet na torze trzecim. Siostry Anna i Maria Wierzbowskie. A ponadto na torze pierwszym osada Holandii, tor drugi Włochy, tor czwarty Wielka Brytania i tor piąty osada Czech. Patrzmy i mocno ściskajmy kciuki za start naszej polskiej osady płynącej na torze trzecim. Początek bardzo spokojny w wykonaniu wszystkich osad. Pierwsze trzy tory płynące w zasadzie równiuteńko. Czekamy na pierwsze informacje z przebiegu walki w tym finale po 500 metrach. Pierwsze trzy osady z pierwszych trzech torów Holandia, Włochy, Polska płyną równiuteńko. Nieco z przodu, minimalnie osada płynąca na torze drugim, osada włoska, ale to wszystko jeszcze ma czas na rozstrzygnięcia. Polki spokojnie, równe pociągnięcia. Na czoło stawki. A więc nie wiemy, czy jesteśmy słyszani, czy nie, ale widzimy wszyscy na podglądzie, jak pięknie, spokojnie płynie osada polska, która po pierwszych 500 metrach prowadzi w tym finale. Czy dowiezie pierwsze miejsce do końca, czy dopłyną jako pierwsze na linię mety? Przekonamy się za około 1500 metrów, bo około tyle zostało, więc tak popatrzmy. Polska 2 sekundy 67 setnych przed Włochami i 3,83 przed Wielką Brytanią i 3,85 przed Czechami, więc w sumie te różnice w pierwszej czwórce są minimalne. Mocno trzymamy kciuki za siostry płynące na torze trzecim. Anna i Maria Wierzbowskie w finale dwójek bez sternika kobiet mocno pracują, ale również te, które płyną tuż obok, osada włoska także mocno pracuje. Teraz zobaczmy, która z nich jako pierwsza pojawi się na wysokości 1000 metrów przed metą. Włoski jakby przyspieszyły, Polki teraz spokojniej utrzymują dystans z osadą włoską. Te dwie, wydają się, osady będą walczyły o finałowy sukces. Czy siostry Anna i Maria Wierzbowskie pokażą się z lepszej strony niż osada włoska? Czy linia mety będzie linią radości dla nas, kibicujących osadzie polskiej? Dopływają jeszcze chwilę i będą miały około 1000 metrów do mety. Są z przodu minimalnie o pół długości łodzi, tej pięknej wioślarskiej łodzi, która przecina tafle Jeziora Maltańskiego i pomyka do mety. Jeszcze trochę, jeszcze około 1000 metrów, zachmurzone niebo nad Poznaniem, zapowiadano groźne opady, burze, ale najwięcej radości i burzy to tutaj, na maltańskim torze, gdzie burza braw finalizuje wyścigi na kolejnych dystansach. Popatrzmy, Polska, Włochy, Wielka Brytania. Taka sytuacja po 1000 metrach. At the halfway line, ladies and gentlemen, it is Poland ahead of Italy and Great Britain. Mocno, mocno, jakże emocjonujący jest ten finał dla nas, bo mocno wierzymy, że nasze zawodniczki, czując nasz doping, choć tam na tafli jeziora może być on iluzoryczny, ale jesteśmy z nimi, mocno trzymamy kciuki. One spokojnie płyną do przodu, spokojnie, ale mocno pracują. Również Włoszki jak gdyby teraz przyspieszyły, mocniej pociągają wiosłami. Nasze dziewczęta to widzą, również widzę, iż przyspieszyły. Jest już około 750 metrów
metrów do mety. Włochy, Polska płyną bardzo blisko siebie, są w zasadzie na jednej linii. Teraz Włoszki nieco szybsze, nieco przyspieszające. Jest to tak minimalna przewaga naszej osady, ale zobaczmy, jaka będzie sytuacja na około 500 metrów do mety. Utrzymują przewagę około pół długości łodzi, około pół długości. Tam w tle nasz tytularny sponsor, Ministerstwo Sportu i Turystyki, a one pomykają cały czas do przodu, pomykają. Tak, patronat ministerstwa to wielka sprawa dla naszych zawodów, ale to, co dzieje się w tej chwili na akwenie, jest mocno, mocno ekscytujące. Trzyma nas w napięciu. Czy siostry wytrzymają atak Włoszech? Już Włoszki bardzo blisko, ale Polki odpychają mocno, mocno wiosła. Jeszcze, jeszcze około 250 metrów do mety. To będą decydujące, rozstrzygające o tytule akademickich mistrzyń świata metry. 210 metrów do mety. Mamy obydwie osady walczące w tym finale przed trybuną główną. Już Państwo sami wszystko widzą. Ekscytacja pełna. Polska i Włochy. Dwie osady, które walczyć będą o złoty medal, o tytuł najlepszych wśród akademickich rywalizacji w wioślarstwie na świecie. Na świecie. Teraz cały świat patrzy tutaj na Poznań. Włoszki przyspieszają. Czy starczy sił na przyspieszenie polskiej osady? Włoszki przyspieszają. Polki również. Ostatnie 150 metrów. Włoszki przed Polkami. Włoszki przyspieszy teraz bardzo zdecydowanie i mocno. Polki zmęczone, chyba nie stać już ich na finałowe przyspieszenie, ale mkną, mkną do mety. Są już bardzo blisko srebrnego medalu. Włoszki, Włoszki jako pierwsze, a Polki właśnie w tej chwili mijają linię mety, a więc Włoszki przed Polkami i Wielką Brytanią w tym finale. And so, ladies and gentlemen, it is yes. Italy ahead of Poland and the United Kingdom. Panowie, ceremonia dekoracji zwycięzców finału dwójki bez sternika mężczyzn. Ladies and gentlemen, medal ceremony in the men's pair event.
medale wręczać będą pani Werena Burg, pierwszy asesor Międzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego, w towarzystwie pana Ryszarda Stadniuka, prezesa Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. The medals will be awarded by Ms. Werena Burg, FISU's first assessor, accompanied by Mr. Ryszard Stadniuk, president of Polish Rowing Association. Trzecie miejsce, brązowy medal, Australia. Third place and bronze medalists, representing Australia, Nathan Bowden and Angus Moore. Drugie miejsce, srebrny medal, Nowa Zelandia. Second place and silver medalists representing New Zealand, Louise van Veldhoven and Corey McCaffrey. Pierwsze miejsce, złoty medal, tytuł akademickich mistrzyń świata, Czechy. First place, gold medal and the title of World University Champions, representing the Czech Republic, Jakub Podrażil and Lukas Helesic. Proszę o powstanie hymn FISU. Ladies and gentlemen, please rise for the FISU anthem. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy. Congratulations and thank you. To, że już kolejny finał 14 akademickich mistrzostw świata w wioślarstwie, finał czwórek bez sternika mężczyzn. Another final of the 14th World University Rowing Championship is already underway. Men's fours. Na torze pierwszym osada Szwajcarii. In lane one, representing Switzerland, Fabio Bekcic, Jean-Philippe Dufoy, Tom Barilov and Simon Schmidt.
Tor drugi, osada polska. In lane two, Patryk Przekopski, Michał Szpakowski, Robert Fuchs and Mateusz Wilangowski representing Poland. Tor trzeci, Wielka Brytania. In lane three, Oliver Knight, William Waugh, Thomas Ford, Morgan Helen representing the United Kingdom. Tor czwarty, Włochy. In lane four, representing Italy, Luca Lovisolo, Jacopo Mancini, Davide Mumolo and Stefano Morganti. Tor piąty, osada Holandii. In lane five, Kern Loops, Wessel Klinsma, Tim Pelsriken and Menno van Blitersvik for the Netherlands. Na torze szóstym, osada Kanady. And in lane six, Hunter Amesbury, Luke Gatson, Logan Nadil and Zach Lewis representing Canada. I po 500 metrach osada polska na miejscu drugim. Zobaczymy, jak dalej toczyć się będzie rywalizacja. Mocno płyną wszystkie osady. Żadna nie chce stracić dystansu, żadna nie chce stracić kontaktu z czołówką, żadna nie chce stracić szansy, by zyskać tytuł akademickiego mistrza świata tu w Poznaniu, na maltańskim torze. Mocno płyną Polacy, tuż obok nich reprezentanci Wielkiej Brytanii. Różnice jeszcze minimalne, spokojne pociągnięcia wiosła obydwu czołowych osad. Czy tak będzie do końca? Czy ten spokój, który w tej chwili emanuje z toru, to tylko zasłona dymna? Mnóstwo kibiców na rowerach dopingujących wzdłuż maltańskiego toru. Przepiękne ścieżki rowerowe. Dużo przepięknych miejsc do rekreacji dla mieszkańców Poznania. Tu nad maltańskim obiektem zażywają rozkoszy powrotu do pełni sił i zdrowia i kondycji na następne dni ciężkiej pracy. Wracamy na tor, proszę Państwa. To wszystko pięknie się dzieje, ale na czele ci najlepsi. Zobaczymy, które z osad będą na czele po 1000 metrach. Wszystkie płyną niezwykle mocno. Wszystkie chcą być jak najwyżej. Trzech czołowych miejsc po 1000 metrach. Wielka Brytania, Polska, Włochy, Holandia, Szwajcaria, Kanada, taka kolejność, wszystkie bardzo blisko. Polska za Wielką Brytanią, 57 setnych sekundy. In the halfway line, ladies and gentlemen, it is the United Kingdom ahead of Poland and Italy. I mocno walczące osady. Wielka Brytania cały czas utrzymuje przewagę, niespełna sekundy przed osadą polską. 0,57 setnych sekundy po 1000 metrach różnicy. Ach, ileż tu będzie jeszcze emocji. Brytyjczycy świetnie radzą sobie z torem, spokojnie i w tej chwili mniej wiecznie nad maltańskim torem, ale także niezwykle mocno płynąca osada włoska, te trzy, a więc Wielka Brytania, Polska i Włochy na czele rywalizujących w tym finale osad, finale czwórek bez sternika mężczyzn. Jaka będzie kolejność na mecie, to już teraz Państwo dostrzegają, a to okulos, nie trzeba nawet tego pięknego telebimu, by spojrzeć. Wielka Brytania, Polska, Włochy, taka kolejność, ale Holendrzy również bardzo blisko tej czołowej trójki. Czy Polacy zdołają obronić drugą pozycję? Czy może jeszcze zaatakują na ostatnich 250 metrach? Brytyjczycy przed Polakami i Włochami wpływają na ostatnie 200 metrów przed metą i teraz decydujące chwile rozstrzygnięcia tego finału. Wielka Brytania na torze trzecim mocno i zdecydowanie bronią swojego
miejsca są liderami tego finału. Polacy, czy zdołają bronić się przed atakiem Włochów? Oni teraz przyspieszyli, chcą być na drugim miejscu. Brytyjczycy i Polacy z włoską osadą toczą bój o medalowe pozycje. Czy Polacy, czy Włosi na drugim stopniu podium? Brytyjczycy kończą jako pierwsza osada ten finał. Wielka Brytania, Włochy, Polska. Taka kolejność na linii mety. And so the final standings, ladies and gentlemen, UK first, Italy second, Poland third. Panowie, ceremonia dekoracji zwycięzców finału dwójek bez sterniczki kobiet. Ladies and gentlemen, medal ceremony in the women's pair event. Medale wręczać będą pan Marian Dymalski, wiceprzewodniczący Międzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego, w towarzystwie pana Grzegorza Ganowicza, przewodniczącego Rady Miasta Poznania. The medals will be awarded by Mr. Marian Dymalski, FISU Vice President, accompanied by Mr. Grzegorz Ganowicz, Chairman of the City Council. Trzecie miejsce, brązowy medal, Wielka Brytania. Third place and bronze medalists representing the United Kingdom, Anastasia Chitty and Samantha Corti. Drugie miejsce, srebrny medal, Polska. Second place and silver medalists representing Poland, Anna and Maria Wierzbowska. Pierwsze miejsce, złoty medal, Włochy. First place, gold medal and the title of World University Champions, representing Italy, Carmela Pappalardo and Lodovica Serafini. Proszę o powstanie, hymn FISU. Ladies and gentlemen, please rise for the FISU anthem. Oh.
serdecznie gratulujemy i dziękujemy. Congratulations and thank you. Yes. Przed nami emocje kolejnego finału. Finału czwórek bez sterniczki kobiet. Another final, this time of women's fours ahead of us, ladies and gentlemen. Na torze pierwszym osada Kanady. In lane one, representing Canada, Marylise Dubois, Olivia King, Arcy Darens, Rebecca Zimmerman. In lane two, Rebecca Edwards and Annie Withers, Eilish Sheenan, Gillian Cooper, representing the United Kingdom. Tor trzeci, Włochy. In lane three, Cecilia Bellati, Benedetta Bellio, Stefania Gobbi and Kimi English-Hoke, representing Italy. Tor czwarty, Niemcy. In lane four, representing Germany, Clara Radetzky, Friederike Riesig, Charlotte Reinhardt and Constanze Duell. Tor piąty, osada Holandii. In lane five, representing the Netherlands, Joneke Beure, Sanne Brugging, Marjolien Hulsbos, Elsbeth Beres. I na torze szóstym, osada Polska. And in lane six, representing Poland, Agnieszka Płotecka, Sylwia Lewandowska, Joanna Dietman and Julia Styła. Start finału, godzina 14:30. I tak jak zawsze, gdy startuje polska osada, zadajemy sobie pytanie, jak będzie. Pytanie, czy będziemy świadkami finałowych rozstrzygnięć z udziałem naszej osady. Pełni nadziei, jako kibice, przyglądamy się startowi kolejnego finału z udziałem polskiej osady czwórki bez sterniczki kobiet. Płyną na torze szóstym. Obserwujmy tablicę wyników, telebim przepiękny, który rozświetla naszą niewiedzę, co dzieje się na torze, bo to, co w tej chwili proponuje posirowski przekaz wewnętrzny telewizji nad Maltą, jest niezwykle ciekawy. Popatrzmy, podziwiajmy, mamy niebywałą okazję, aby właśnie w ten sposób być na torze, mimo że czekamy raptem na ostatnie 250 metrów, to mamy pełen podgląd na przebieg rywalizacji.
Spoglądamy cały czas na przebieg walki. Polska osada po pierwszych 500 metrach na miejscu piątym, a na czele płynąca bardzo równo, miarowo osada Wielkiej Brytanii, płynąca na torze drugim bardzo mocno, również osada niemiecka płynąca na torze czwartym, a więc te dwie osady w tej chwili dyktują warunki na torze. Za chwilę zbliżą się do linii oznaczającej 1000 metrów do mety. Osada niemiecka nieco przed brytyjską i obok brytyjskiej osada włoska. Te trzy osady zachowały najwięcej szans walki o medale. Polska osada przesuwa się delikatnie do przodu. Jest w tej chwili na miejscu czwartym, piątym. Zaraz spoglądać będziemy na przekaz z 1000 metrów przed metą. Jaka jest kolejność? Zobaczymy za chwilę. Aczkolwiek tak, mamy ten podgląd. Niemcy przed Wielką Brytanią i Włochami. Polska na miejscu piątym. 6 sekund za liderami. Standings at halfway line, ladies and gentlemen. Germany ahead of the United Kingdom and Italy. A więc osady blisko siebie płynące. Niemcy, Wielka Brytania i Włochy na czele tego finału. Finału czwórek bez sterniczki kobiet. Mocno dziewczęta, panie, pracują, aby dać sobie szansę walki o najwyższe trofea, o miejsce na stopniu podium pierwszym. To tytuł akademickich mistrzyń świata jest stawką tego finału w konkurencji czwórek bez sterniczki kobiet. Brytyjki, Niemki i Włoszki zachowały najwięcej szans, byśmy mogli spotkać się tutaj w trakcie ceremoniału dekoracji i fetować razem z nimi sukces, a tymczasem mocno przyspieszają Włoszki. Wydają się doganiać osadę brytyjską. Tak, sytuacja jest zdecydowanie jaśniejsza. Brytyjki słabną, przyspieszają Włoszki i Niemki, niezagrożone jak do tej pory, prowadzą. I podobnie jak w poprzednich finałach, doping z brzegu, ten niezwykle aktywny na rowerach, mocno, jeszcze mocniej, jeszcze głośniej, a one walczą z dystansem, z własną słabością, by pokazać się tutaj z jak najlepszej strony spośród 26 krajów z 5 kontynentów walczących tu w Poznaniu w ramach akademickiego czempionatu w wioślarstwie. Osada niemiecka, przyspieszające Włoszki i broniące się niezwykle dzielnie Brytyjki. Zobaczymy, jaki będzie finał. To już ostatnie metry, ostatnie 180 metrów. Niemki mocno nie pozwolą sobie odebrać zwycięstwa. Mocniej, jeszcze zwiększają przewagę. Jakże mocno teraz nie pozwalają się zbliżyć Włoszkom, które przyspieszając minęły osadę brytyjską, która jeszcze nie złożyła broni, ale wiosła już nieco słabiej walczą. Jeszcze chwila i już będziemy znali pierwsze trzy osady. Osada niemiecka na linii mety, Włoszki i Brytyjki. Trzy pierwsze osady w tym pięknym finale. So, ladies and gentlemen, the final standings of the race, Germany ahead of Italy and the United Kingdom. I bardzo dzielnie do końca walczyła osada polska, która ostatecznie na czwartym miejscu w tym finale. Pięknie i do końca z zacięciem, by pokazać się tutaj z jak najlepszej strony. Osada polska na miejscu czwartym.
panie i panowie. Ceremonia dekoracji zwycięzców finału czwórek bez sternika mężczyzn. Ladies and gentlemen, medal ceremony in the men's four event. Medale wręczać będą pan Matt Draper, delegat techniczny FISU do spraw wioślarstwa, w towarzystwie pana profesora Tomasza Łodygowskiego, rektora Politechniki Poznańskiej. The medals will be awarded by Mr. Matt Draper, FISU's technical delegate for rowing, accompanied by profesor Tomasz Łodygowski, rector of Poznań University of Technology. Trzecie miejsce. Brązowy medal. Polska! Third place and bronze medalists representing Poland. Mateusz Wilangowski, Robert Fuchs, Michał Szpakowski and Patryk Przekopski. Drugie miejsce. Srebrny medal. Włochy. Second place and silver medalists representing Italy. Luca Lovisolo, Jacopo Mancini, Davide Mumolo and Stefano Morganti. Pierwsze miejsce. Złoty medal. Tytuł akademickich mistrzów świata. Wielka Brytania. First place. Gold medal and the title of World University Champions representing the United Kingdom. Oliver Knight, William Waugh, Thomas Ford and Morgan Helen. Proszę o powstanie, hymn FISU. Ladies and gentlemen, please rise for the FISU anthem. Viva Doctor Demio, viva Professor.
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy. Congratulations and thank you. Piękny ceremoniał dekoracji już za nami, a przed nami kolejne emocje. Pomyka program 14 Akademickich Mistrzostw Świata w wioślarstwie. Przed nami emocje, finał jedynek kobiet. Ladies and gentlemen, ahead of us the emotions of the women's singles sculls. Na torze pierwszym zobaczymy osadę Irlandii. In lane one, Monika Dukarska, representing Ireland. Tor drugi, Niemcy. Lane two, Julia Lightning, representing Germany. Tor trzeci, Polska. Lane three, Kristyna Lewańczyk, representing Poland. Tor czwarty, Australia, Austria. Lane four, Lisa Farthofer, representing Austria. Tor piąty, Czechy. Lucie Żabowa for the Czech Republic in lane 5. Tor szósty, Holandia. And Marlen Verburg representing the Netherlands in lane 6. Właśnie rozpoczął się kolejny finał jedynki kobiet już na maltańskim torze. Irlandia, Niemcy, Polska, Austria, Czechy. Holandia to skład tego finału. W torze drugim na prowadzeniu osada niemiecka, Julia Lightning. No zobaczymy po 500 metrach już, a co będzie po 1000 metrach. Popatrzmy, Niemka przed osadą Irlandii, Holandii, Austrii, Polski i Czech. Różnice jeszcze nieznaczące. Nadciągają chmury, ale miejmy nadzieję, że pogoda dopisze do ostatnich chwil 14 Akademickich Mistrzostw Świata w wioślarstwie.
Ladies and gentlemen, the standings at halfway line, it is Germany ahead of Ireland and Austria. Raz. Rywalizacja jedynek kobiet w ramach akademickich mistrzostw świata w wioślarstwie już w odsłonie, która dopływa do końca, bo to już tylko około 500 metrów do mety. Już minęły znak naszego patrona, Ministerstwa Sportu i Turystyki, a my patrzymy, jak radzi sobie z dystansem i rywalizacją nasza zawodniczka płynąca na torze trzecim. Na razie z przodu rywalizacji osada niemiecka. Cały czas Julia Leiding na prowadzeniu. Krystyna Lemańczyk, tor trzeci, to osada polska. A z przodu rywalizujące o zwycięstwo reprezentantki Niemiec, Irlandii, Austrii i Czech. Polka ma 3 sekundy straty do medalowej pozycji. Ale mocno, jakże mocno dopingujemy wszystkie uczestniczące w tym finale zawodniczki. One już wpłynęły na ostatnie 200 metrów przed metą. Tor drugi i tor czwarty, a więc Niemcy i Austria. Mocna walka do końca. Niemiecka osada. Julia Leiding, ona przez cały czas liderująca, ale teraz przyspieszenie na torze pierwszym osady Irlandii. No i czy to będzie skuteczne przyspieszenie? Walka o drugie i trzecie miejsce. Jak sądzę, Julia Leiding nie odbierze. Tak, nie da sobie odebrać zwycięstwa. Ona jako pierwsza finiszuje, ale kto drugi, kto trzeci? Jeszcze ostatnie metry. I chyba jednak na miejscu drugim. Popatrzmy, tak jest, osada Austrii. Teraz także dopływająca nasza reprezentantka na miejscu piątym. The final standings of the race, ladies and gentlemen, Germany out of Austria and Ireland. Raz, jeden. Raz. Raz. Raz, jeden. Raz. Panowie,
Ceremonia dekoracji zwycięzców finału czwórki bez sterniczki kobiet. Ladies and gentlemen, medal ceremony in the women's four event. Medale wręczać będą pan Petar Zografow, członek Międzynarodowej Komisji Kontroli FISU, w towarzystwie pana Ryszarda Stadniuka, prezesa Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. The medals will be awarded by Mr. Petar Zografow, FISU's International Control Committee member, accompanied by Mr. Ryszard Stadniuk, president of Polish Rowing Association. Trzecie miejsce, brązowy medal, Wielka Brytania. Third place and bronze medalists representing the United Kingdom, Gillian Cooper, Eilish Sheehan, Annie Withers and Rebecca Edwards. Drugie miejsce, srebrny medal, Włochy. Second place and silver medalists representing Italy, Cecilia Bellati, Benedetta Bellio, Stefania Gobbi and Kimi English-Hoek. Pierwsze miejsce, złoty medal, tytuł akademickich mistrzyń świata, Niemcy. First place, gold medal and the title of World University Champions, representing Germany, Clara Redecki, Frederike Riesig, Charlotte Reinhardt and Constanze Duell. Proszę o powstanie, hymn FISU. Ladies and gentlemen, please rise for the FISU anthem. Oh.
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy. Congratulations and thank you. Piękny ceremoniał, wiele pamiątkowych zdjęć, a na torze już przygotowania do kolejnego startu. Finał jedynek mężczyzn. Men's single sculls, ladies and gentlemen, the final. Na torze pierwszym osada Węgier. In lane one, Bendegus Petervari Molnar representing Hungary. Tor drugi, osada Kanady. In lane two, Adam Rabalski representing Canada. Tor trzeci, osada Czech. Lane 3, Michal Plocek, representing the Czech Republic. Tor czwarty, osada Polska. Jeden. Lane 4, Dominik Czaja, for Poland. Tor piąty, osada Niemiec. Lane 5, Maximilian Frankel, for Germany. Tor szósty, osada. And in lane 6, Federico Garibaldi, for Italy. Raz, jeden. Raz, jeden. Jeden. Czechy, Włochy, Niemcy, Kanada, Polska, Węgry to kolejność po pierwszych 500 metrach finału jedynek mężczyzn. Raz jeden. Raz jeden je. Raz jeden.
na torze wietrznie, ale cały czas bezpiecznie nad bezpieczeństwem czuwa zespół Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, czuwa Wielkopolska Przychodnia Sportowo-Lekarska, więc proszę Państwa, wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem. Patrzymy w perspektywę toru, tam już zdecydowanie rozdane miejsca, choć to wszystko jest tylko wielką uwerturą do walki na ostatnich metrach. Czekamy na informację, która na pewno dla nas będzie ciekawa. Jak na 500 metrów przed metą, jak na 1000 metrów przed metą. Prezes środowiskowej organizacji DHS Tomasz Szponder, główny animator mistrzostw, cały czas czuwa, zagląda tu i ówdzie i cały czas trzyma rękę na pulsie, a my patrzymy 1000 metrów przed metą. Czechy, Polska, Niemcy, Włochy, Kanada i Węgry. Taka kolejność, a więc bardzo pięknie przyspieszył teraz płynący na torze czwartym reprezentant Polski Dominik Czaja, ale cały czas na pierwszym miejscu płynący niezagrożony. Ale czy tak będzie do końca? Reprezentant Czech Michał Ploczek. Zobaczymy. Raz, jeden. Niezagrożony, mocno. W finale jedynek mężczyzn zawodników. I cały czas jesteśmy na torze, cały czas blisko zawodników, cały czas reprezentant Czech z przodu, ale i Polak na torze czwartym bardzo pięknie walczy o kolejny medal dla studentów polskich. Jeszcze około 200 metrów. Cały czas ten nieszczęsny przycisk na mikrofonie, ale nie przejmujemy się tym za bardzo. Cały czas idziemy do przodu, bo Polak na miejscu drugim. A to wszystko niezwykle nas raduje. Czech na miejscu niezagrożonym pierwszym, Polak na drugim i mocno naciskający reprezentant Niemiec, który płynie na miejscu trzecim mocniej, ale to już ostateczne rozstrzygnięcia. A więc popatrzmy i podziwiajmy finiszującego reprezentanta Czech jako zwycięzcy tego finału, finału jedynek, i na miejscu drugim Dominik Czaja jest już na mecie. Kolejny piękny start polskich zawodników i na miejscu trzecim reprezentant Niemiec Maksymilian Frenkel. A więc to już wszystko za nami. Przed nami kolejne emocje i kolejne podniosłe ceremoniały dekoracji. The final standings, ladies and gentlemen, of the race. The Czech Republic first, Poland second, and Germany in the third place. Panie i panowie, ceremonia dekoracji zwycięzców finału jedynek kobiet. Ladies and gentlemen, medal ceremony in the women's single sculls event.
medale wręczać będą pan Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania, w towarzystwie pani Ewy Bąk, dyrektora Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania. The medals will be awarded by Mr. Grzegorz Ganowicz, Chairman of the City Council, accompanied by Mrs. Ewa Bąk, Director of Sports Department of the City Council. Trzecie miejsce. Brązowy medal. Irlandia. Third place and bronze medalist representing Ireland, Monika Drukarska. Drugie miejsce. Srebrny medal. Austria. Second place and silver medalist representing Austria, Lisa Farthofer. Pierwsze miejsce. Złoty medal. Tytuł akademickiej mistrzyni świata. Niemcy. First place, gold medal and the title of world university champion representing Germany, Julia Leiding. Prosimy o powstanie hymn FISU. Ladies and gentlemen, please rise for the FISU anthem. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy. Congratulations and thank you. Przed nami emocje kolejnego finału. Dwójka podwójna kobiet. Ladies and gentlemen, women's double sculls, the final. Tor pierwszy, Wielka Brytania. In lane one, Emily Carmichael and Rebecca Girling for the United Kingdom. Tor drugi, Holandia. In lane two, Rosa Bass and Rose de Jong for the Netherlands. Tor trzeci, Czechy. In lane three, Lenka Antosova and Kristyna Fleisnnerova for the Czech Republic. Tor czwarty, Polska. In lane four, Olga Michałkiewicz and Katarzyna Zilman for Poland. Tor piąty, Włochy. In lane five, representing Italy, Paola Piazzola and Eleonora Trivella. Tor szósty, Kanada. Representing Canada in lane 6, Helena Hlas and Shannon Kennedy. Za chwilę start.
Ale uwaga, prosimy o uwagę. Prosimy kierowników ekip lub wolontariuszy opiekujących się ekipami uczestniczącymi w 14 edycji Akademickich Mistrzostw Świata w wioślarstwie o odbiór dyplomów uczestnictwa w biurze organizacyjnym pod Trybuną Główną. Dziękuję. Can I have your attention, please, ladies and gentlemen? Heads of particular teams or volunteers in charge of particular teams are requested to collect participation diplomas from the championship office located under the main stand right next to the medalist platform. Thank you. Wracamy na tor, a tam kolejne rozstrzygnięcie finału dwójek podwójnych kobiet. Ale jesteśmy cały czas blisko i czekamy na pierwszą tablicę, która przedstawia Państwu przebieg rywalizacji na dystansie 2000 metrów toru maltańskiego w Poznaniu. Niebo zasnute chmurami, ale jeszcze nie pada, więc miejmy nadzieję, że do końca rywalizacji będzie sprzyjająca zawodnikom uczestniczącym w mistrzostwach. Polska osada płynie na torze czwartym. Na pierwszym Wielka Brytania, na drugim Holandia, trzecim Czechy, piątym Włochy i szóstym Kanada. Tor trzeci, osada Czech na prowadzeniu. Zdecydowane i mocne pociągnięcia wioseł osady czeskiej i ona w tej chwili na prowadzeniu. Dzielnie spisują się Polki płynące na torze czwartym. Płyną tuż za osadą czeską. A my, wpatrując się w perspektywę toru, czekamy na upragnioną informację z 1000 metrów. Tak, Czechy, Polska, Holandia. Taka kolejność po pierwszym fragmencie rywalizacji. Przed nimi jeszcze 1000 metrów. Standings at halfway line, ladies and gentlemen. The Czech Republic ahead of Poland and the Netherlands. Tor trzeci, czwarty i drugi. Na półmetku rywalizacji. Czechy, Polska, Holandia. Katarzyna Zilman i Olga Michałkiewicz na torze czwartym. Reprezentacja Polski mocno i jak na razie bardzo blisko prowadzącej osady czeskiej. Skrót toru pozwala jedynie obserwować mocne pociągnięcia wioseł osady czeskiej i holenderskiej. Są też i Polki, ale teraz Czeszki odpłynęły troszeczkę od osady polskiej i holenderskiej. Wydają się być zdecydowanie z przodu, a o drugie miejsce toczy się walka między osadą polską i holenderską. 500 metrów do mety. Dyskretnie już teraz wiejący wiatr nie przeszkadzający rywalizacji. A
Ale o pogodzie pomówimy sobie nieco później, a teraz wróćmy na tor Czechy, Holandia, Polska, taka kolejność. Na około 500 metrów do mety. Czy Polki stać będzie jeszcze na przyspieszenie? Czy to już rozstrzygnięcie? Czechy, Holandia, Polska, 500 metrów do mety. Ostatnie 200 metrów rywalizacji. Wszystkie trzy osady prowadzące w tej rywalizacji mocno naciskają, ale czy to wystarczy Polkom, by obronić drugie miejsce? Jeszcze około 150 metrów. Pierwsze miejsce Czeszki, drugie Polska walczy z Holandią. Mocniej, jeszcze próbują obydwie osady znaleźć swoją szansę. Czy Polska na drugim miejscu, czy Holenderki? O, zobaczmy, Czeszki kontrolują przebieg rywalizacji. Polki przyspieszające i Holenderki mocno walczą. Polska, Holandia, a więc jest drugie miejsce osady polskiej. Final standings of the race, ladies and gentlemen. It is the Czech crew ahead of the Polish and Dutch crews. Panie i panowie, ceremonia dekoracji zwycięzców finału jedynek mężczyzn. Ladies and gentlemen, medal ceremony in men's singles sculls event. Medale wręczać będą pan profesor Tomasz Łodygowski, rektor Politechniki Poznańskiej, w towarzystwie pani Ewy Bąk, dyrektora Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania. The medals will be awarded by profesor Tomasz Łodygowski, rector of the Poznań University of Technology, accompanied by Mrs. Ewa Bąk, director of Sports Department of the City Council. Trzecie miejsce. Brązowy medal. Niemcy. Third place and bronze medalist representing Germany, Maximilian Frankel.
drugie miejsce, srebrny medal, Polska. Second place and silver medalist representing Poland, Dominik Czaja. Pierwsze miejsce, złoty medal, tytuł akademickiego mistrza świata, Czechy. First place, gold medal and the title of world university champion, representing the Czech Republic, Michal Plotek. Proszę o powstanie hymn FISU. Ladies and gentlemen, please raise for FISU anthem. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy. Congratulations and thank you. Chwilę triumfu w akademickich mistrzostwach świata w kolejnej konkurencji, a przed nami kolejny finał A, finał dwójki podwójnej mężczyzn. Time, ladies and gentlemen, for men's double sculls. Na torze pierwszym osada Czech. In lane one, Adam Sterbak and Matyas Klang for the Czech Republic. Tor drugi Włochy. Lane two, Simone Martini and Michele Ghezzo for Italy. Tor trzeci Australia. Lane three, William Muir and Max McQueenie for Australia. Tor czwarty Niemcy. Lane 5, Timo Piątek and Stefan Kruger for Germany. Tor piąty, Polska. Lane 5, Dawid Grabowski and Adam Wicenciak for Poland. Tor szósty, Kanada. And in lane 6, Trevor Jones and Graham Peters for Canada. Do tego dodaj w tym miejscu, gdzie tu masz 4, 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
czas na... Niemcy, Polska, Austria. Niemcy, Polska, Australia. To kolejność na ostatnich metrach. Niemcy, Polska, Australia. Niemcy płyną na torze czwartym, Polska na torze piątym. Australia na torze trzecim. Polacy w czołówce, w finałowym rozstrzygnięciu finału dwójek podwójnych mężczyzn. Dawid Grabowski, Adam Wicenciak. Tor piąty, przyspieszają, jeszcze mają siły na ostatnie metry, mocno teraz walczą o jak najlepsze miejsce, Wicenciak i Grabowski mocno teraz walczą o miejsce pierwsze, czy się uda, mocniej, jeszcze ostatnie metry, ostatnie pociągnięcia, warto to zrobić, jeszcze chwila, jeszcze ostatnie metry, walczą z osadą niemiecką, aż obronią się Niemcy, Polacy mocno, mocno, ale Niemcy już wiedzą, są na miejscu pierwszym przed Polakami i finiszująca osada włoska na miejscu trzecim. Czesi mocno tam z przodu, mocno przycisnęli i to oni na miejscu trzecim, mocno, pięknie do końca i w wielkich emocjach. The final standings, ladies and gentlemen, Germany first, Poland second, and the Czech Republic third.
Panie i panowie, ceremonia dekoracji zwycięzców finału dwójki podwójnej kobiet. Ladies and gentlemen, medal ceremony in the women's double sculls event. Medale wręczać będą pan Matt Draper, delegat techniczny FISU do spraw wioślarstwa, w towarzystwie pana Mariusza Kubiaka, zastępcy dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego. The medals will be awarded by Mr. Matt Draper, FISU's technical delegate for rowing, accompanied by Mr. Mariusz Kubiak, deputy chair of Sports and Tourism Department. Trzecie miejsce. Brązowy medal Holandia. Third place and bronze medalists representing the Netherlands, Rosa Bas and Rose de Jong. Drugie miejsce. Srebrny medal. Polska! Second place and silver medalists representing Poland. Olga Michałkiewicz and Katarzyna Zilman. Pierwsze miejsce. Złoty medal. Tytuł akademickich mistrzyń świata Czechy. First place, gold medal and the titles of world university champions representing the Czech Republic, Lenka Antosova and Kristyna Fleisnnerova. Panie i panowie, proszę o powstanie hymn FISU. Ladies and gentlemen, please rise for the FISU anthem. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy. Congratulations and thank you.
my już jesteśmy, drodzy Państwo, na starcie ostatniego, niezwykle emocjonującego finału ósemek mężczyzn. Ladies and gentlemen, final A of men's eight. Tor pierwszy, Czechy. In lane one, the Czech Republic. Wielka Brytania. In lane two, the United Kingdom. Trzeci, Francja. Lane three, France. Tor czwarty, Polska. Lane four, Poland. Tor piąty, Holandia. Lane five, the Netherlands. Tor szósty, Węgry. And in lane six, Hungary. To będą niezwykłe emocje, proszę Państwa. Wszyscy smakosze rywalizacji w wioślarstwie doskonale wiedzą, o co chodzi. Najszybszy finał 2000 metrów, a o nim knąć będą niezwykle szybko po maltańskim torze. Jak w tym wszystkim spiszą się Polacy? Tor czwarty. Rowing for the Czech Republic in lane are Jakub Mach, Antonin Marik, Tomasz Emr, Martin Basel, Stepan Adam Havliczek, Petr Oredniczek, Jakub Paroulek, Jarosław Kedaj and Anna Żabowa. Ekipa czeska płynie na torze pierwszym. Tor drugi, Wielka Brytania. The crew of the United Kingdom are Richard Clark, Edward Glido, Jacob Dawson, Tristan Vuilo, Cameron Buchan, Robert Massey, Timothy Clark, James Stanthorpe, Rory Corpus. Niezwykle zacięta rywalizacja z przodu osada Wielkiej Brytanii, Francji i Holandii. Tor trzeci, Francja. The French crew are Maxence Tollet, Louis Drossard, Guillaume Amp, Edouard Jonville, Quentin Stender, Guillaume Terlan, Benoît Demé, Benoît Brune, Thibaut Acco. Na torze czwartym i na miejscu czwartym po pierwszych 500 metrach osada Polska. The Polish crew are Olaf Malinowski, Jan Janasik, Jakub Jankowski, Marcin Sobieraj, Damian Krawitkowski, Filip Leszczyński, Adrian Pawłowski, Łukasz Krajewski and Mariusz Kozioł. Niezwykle mocno z przodu płynąca osada Holandii na torze piątym. The Dutch crew are Jan Willem Hurkmans, Nick Mösker, Menno Bezema, Amos Keyser, Wouter Witthagen, Wouter Borks, Louis Stolper, Laurent Wilkens and Vera Terlouw. I wielka niewiadoma osada Węgier, tor szósty. Spokojnie zaczęli, ale jak będzie na finiszu? Tor szósty, Węgry. In lane six, rowing for Hungary, Bence Szabo, Gergely Bedek, Roland Szigeti, Matthias Vancsura, Akos Privacki Juhas, Balas Vancsura, Peter Krpesic, Almos Sönfeld and Bence Kis. To skład tego arcyciekawego finału. Wielka Brytania, Francja, Holandia, Polska, Czechy, Węgry. Tak to wszystko wygląda na torze. Jak będzie dalej? Czy Polakom uda się przekroczyć ten pułap brązu? Czy też nie? Zobaczmy, Wielka Brytania na czele, tuż za nimi Francja i Holandia. Na miejscu czwartym Polska, tor czwarty, Polska. The standings at halfway line, ladies and gentlemen. It is UK first, France second, and the Netherlands third.
Fantastyczna postawa osady brytyjskiej. Ona w tej chwili na czele. Przyspieszają Polacy z toru czwartego. Mocno i mocno ściskamy kciuki. Druga część dystansu, ostatnie 500 metrów. Na torze czwartym osada polska. Czy uda się wedrzeć na podium? Brytyjczycy na miejscu pierwszym dopływają do około 250 metrów przed metą. Oni płyną na torze drugim. Francja na torze trzecim. Polska na torze czwartym. Tor piąty Holandia, tor czwarty Polska. To będzie niesamowity finisz, proszę Państwa. Przygotujmy się na wielkie emocje i na doping, gorący sportowy doping, aby dodać naszej osadzie walczącej o brązowy medal, bo Brytyjczycy i Francuzi chyba niezagrożeni. Czy Holendrzy, czy Polacy na miejscu trzecim, to sprawa otwarta. Tor drugi Wielka Brytania, tor trzeci Francja, tor czwarty Polska i tor piąty Holandia. Polacy przyspieszyli, walczą o medal. Jeszcze około 100 metrów. Brytyjczycy na miejscu pierwszym, na miejscu drugim Francuzi. Polacy mocno, jeszcze ostatnie pociągnięcia wioseł. Mocno, jeszcze mocniej i dopływają na miejscu trzecim do mety w tym ostatnim wielkim finale 14 akademickich mistrzostw świata w wioślarstwie. Polska na miejscu trzecim w tym finale. The final standings of men's eight, ladies and gentlemen. UK first, France second, and Poland third. Ceremonia dekoracji zwycięzców finału dwójek podwójnych mężczyzn. Ladies and gentlemen, medal ceremony in the men's double sculls event. Medale wręczać będą pani Werena Burg, pierwszy asesor Międzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego, w towarzystwie pana Mariusza Kubiaka, zastępcy dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego. The medals will be awarded by Ms. Werena Burg, FISU's first assessor, accompanied by Mr. Mariusz Kubiak, Deputy Chair of Sports and Tourism Department.
Trzecie miejsce. Brązowy medal. Czechy. Third place and bronze medalists representing the Czech Republic, Adam Sterbak and Matyas Klang. Drugie miejsce. Srebrny medal. Polska! Second place and silver medalists representing Poland, Dawid Grabowski and Adam Wincenciak. Pierwsze miejsce. Złoty medal. Tytuł Akademickich Mistrzów Świata. Niemcy! First place. Gold medal and the title of World University Champions representing Germany, Timo Piątek and Stefan Krüger. Panie i panowie, proszę o powstanie hymn FISU. Ladies and gentlemen, please rise for the FISU anthem. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy. Sincere congratulations and thank you. Halo, uwaga, komunikat. Prosimy kierowników ekip lub wolontariuszy opiekujących się ekipami biorącymi udział w mistrzostwach o odbiór pamiątkowych dyplomów uczestnictwa w biurze organizacyjnym pod Trybuną Główną. Dziękuję. Can I have your attention, please? Heads of particular teams or volunteers in charge of particular teams are requested to collect participation diplomas from the championship office located under the main stand next to the medalist platform. Thank you.
Panie i panowie, ceremonia dekoracji zwycięzców finału ósemek mężczyzn. Ladies and gentlemen, medal ceremony in men's eight event. Medale wręczać będą pani Werena Burg, pierwszy asesor Międzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego oraz pan Matt Draper, delegat FISU do spraw wioślarstwa. W towarzystwie pana profesora Tomasza Łodygowskiego, rektora Politechniki Poznańskiej oraz pana Grzegorza Ganowicza, przewodniczącego Rady Miasta Poznania. The medals will be awarded by Ms. Werena Burg, International University Sports Federation First Assessor, and Mr. Matt Draper, FISU's Technical Delegate for Rowing. They will be accompanied by Professor Tomasz Łodygowski, Rector of Poznan University of Technology, and Mr. Grzegorz Ganowicz, Chairman of the City Council. Trzecie miejsce. Brązowy medal. Polska. Third place and bronze medals representing Poland. Olaf Malinowski. Jan Janasik. Jakub Jankowski. Marcin Sobieraj. Damian Krawitkowski. Filip Leszczyński. Adrian Pawłowski. Łukasz Krajewski and Mariusz Kozioł. Już jesteśmy tam. Na dobrej drodze. Drugie miejsce. Srebrny medal. Francja. Second place and silver medalists representing France. Maxence Tollet, Louis Drossard, Guillaume Amp, Edouard Jeanville, Quentin Stender, Guillaume Tourlan, Benoît Demé, Benoît Brune, Thibaut Acco. Pierwsze miejsce. Złoty medal. Tytuł Akademickich Mistrzów Świata. Wielka Brytania. First place. Gold medal and the title of World University Champions. Representing the United Kingdom. Richard Clark, Edward Glido, Jacob Dawson, Tristan Vuyoz, Cameron Buchan, Robert Massey, Timothy Clark, James Stanhope, Rory Copus,
Panie i panowie, proszę o powstanie. Hymn FISU. Ladies and gentlemen, please rise for the FISU anthem. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy. Sincere congratulations and a big thank you.